witamy w kolejnym vlogmasie. Mamy dzisiaj czwartek, jest godzina 7:20 i za jakieś 15 minut wyjeżdżam do szkoły. Natomiast dzisiejsze lekcje mam takie same jak te, które były na pierwszym vlogmasie. Znowu zaczynam angielskim i znowu mamy test, a dokładnie dzisiaj piszemy esej na podstawie lektury, z której ostatnio mieliśmy test. I dlaczego Wam o tym mówię? Będziemy pisać esej, czyli taką rozprawkę i słuchajcie, na ostatniej lekcji pani nam dała taki jakby taką rozpiskę, co musimy zawrzeć w tym eseju i my po prostu mogliśmy sobie wybrać temat. Ja wybrałam temat, czy strach jest potrzebny w życiu. No i po prostu dostaliśmy taką kartkę i to będzie nasza ściąga, że tak powiem. Możemy właśnie mieć tą kartkę i dodatkowo możemy mieć ze sobą książkę. Oczywiście książki są dostępne w szkole i tam one na nas czekają. No i po prostu na tej podstawie będziemy pisali tą naszą rozprawkę. Wiem, że wiele osób to ciekawi, jak wygląda właśnie edukacja w amerykańskiej szkole i właśnie tak to często wygląda, że po prostu możecie mieć jakieś ściągi, możecie mieć jakieś takie właśnie rozpiski, jakieś takie pomoce, które Wam po prostu pomogą podczas pisania tej rozprawki. W sumie powiem Wam, że moim zdaniem to jest troszeczkę bez sensu, ponieważ tak naprawdę powiem Wam, że wiele informacji zawarłam na tej swojej, że tak powiem, ściądze, którą robiliśmy na ostatniej lekcji. No i po prostu tak naprawdę, no dzięki temu ten esej się będzie pisało o wiele łatwiej. Pokażę Wam tą moją ściągę, którą robiliśmy na lekcji, jak już będę w szkole, ponieważ wszystko mam spakowane. No i tak, lecę do szkoły, no i oczywiście zabieram Was ze sobą. Nie wiem, co się stało, ale w trakcie montażu zauważyłam, że zakryłam mikrofon. W każdym razie tak wygląda ta nasza ściąga i wcześniej podałam Wam zły temat, ponieważ temat brzmi, czy strach jest przydatną emocją. No i tak to właśnie wygląda. W ogóle czy słyszycie tą muzykę? Mega słodką, mam nadzieję, że mi nie ściągną filmu za prawa autorskie, ale właśnie tak ta ściąga wygląda. To jeszcze mogłam pokazać, jakie tematy mieliśmy do wyboru. Było 5 tematów, no i oczywiście te tematy są oparte na naszej lekturze, którą przerabialiśmy przez ostatni miesiąc. No i będziemy ten esej pisać w Google Docs. Tutaj mamy już wszystko przygotowane, no i będziemy mieli na to całą godzinę. Jestem w szkole, odzywam się do Was tak totalnie na szybko, za bardzo Wam się nagrywałam, ponieważ nic się nie działo. Natomiast teraz mamy taki szybki trening z koszykówki, będziemy tylko ćwiczyć, trenować w sobie jakby rzucanie do kosza, może uda mi się coś nagrać, zobaczymy. W ogóle nawet się nie muszę przebierać, trener powiedział, że to jest tylko takie jakby rzucanie. Tak jest, tak, ma to zająć jakieś pół godziny. Może to mi coś nagrać, może nie. Zobaczyłam. Wróciłam do domu, mamy godzinę 16:35 i jest takie teraz ładne golden hour. Niestety zachody teraz są dosyć szybko, ponieważ no niestety, tak jak wszyscy wiemy, jest zima. I słuchajcie, przyszła do mnie paczka ponownie z Gymsharka. Wymieniłam sobie jedną rzecz, tak więc zróbmy sobie razem unboxing. I przyszło jeszcze moje stypendium. Zaraz Wam powiem dokładnie, o co chodzi, bo wiem, że bardzo często mam pytania o to stypendium, tak więc pokażę Wam dzisiaj, jak to wygląda. Natomiast pierwsze co, otwórzmy sobie ten top. Tak on wygląda, taki wiecie, zwykły czarny, taki bardziej zabudowany, mam nadzieję, że będzie pasować. I jeżeli interesujecie się wymianą z Flexa, to wiecie, że macie takie $300 na takie nieprzewidziane wydatki. I ja ostatnio wypełniłam taki formularz, ponieważ wiecie, kupiłam sobie kilka rzeczy, jakieś tam buty do koszykówki, rzeczy sportowe i chyba przyszło mi zwrot tych pieniędzy, tak więc już Wam pokażę, jak to wygląda. Przychodzi to... Co, muszę zakryć adres w takiej kopercie, tak więc macie nazwę organizacji, oczywiście tutaj moje dane i tak dalej. I pieniądze przychodzą Wam w formie czeku, tak samo jak Wam przychodzi stypendium. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tak wygląda ten czek. Słuchajcie, muszę powiedzieć, czy nie ma tu jakiegoś adresu, żebym tutaj wszystkim Wam nic nie pokazała. Tak wygląda taki czek i w takiej samej postaci przychodzi Wasze stypendium. U mnie stypendium przychodzi co 2 miesiące i poczekajcie, gdzie to mam, okej, jest ono tutaj i tak ono wygląda. To jest stypendium, a to jest czek, na którym dostałam zwrot pieniędzy za te jakby takie rzeczy na nieprzewidziane wydatki i słuchajcie, dostałam $137.75. Tak więc tak to właśnie wygląda i dodatkowo dostajecie taką karteczkę, ile Wam jeszcze zostało i mi na takie wydatki zostało jeszcze $104.25. Tak więc tak to właśnie wygląda. Nie będę Wam już tej kartki pokazywać, bo nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś takich, wiecie, danych, które Wam nie powinnam pokazywać, ale to jest taka, wiecie, kartka A4 i tu macie wszystko napisane. Jeżeli chodzi o to, jak się realizuje te czeki, to tutaj w Stanach w ogóle czeki są nadal popularne, czego ja kompletnie nie rozumiem. Natomiast macie chyba trzy opcje. Pierwszą jest taką, że oczywiście idziecie do banku, druga jest taka, że jedziecie do takiego wpłatomatu,
tematu, a trzecia jest taka, że po prostu możecie to zeskanować w swojej aplikacji z banku, w którym jesteście i po prostu w ten sposób te pieniądze wpłyną na wasze konto. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że wiem, że wiele osób jest tym zainteresowanych, ponieważ no umówmy się, czeki u nas w Polsce nie są popularne i dosłownie przy każdym Q&A, które nagrywam, dostaję masę pytań, jak to wygląda z tymi stypendiami, no więc właśnie tak to wygląda. Minęło trochę czasu, jest już po godzinie 18 i na godzinę 19 wybieram się do szkoły, aby pracować na concession stand. Jeżeli nie wiecie, co to jest concession stand, to jest to taki sklepik, który otwiera się podczas meczy. No i w czasie jakby w sezonie letnim jest to na dworze, natomiast jako, że teraz jest zima, to jest on w sezonie zimowym, no i tam jest, wiecie, sprzedawany jakiś popcorn, jakieś ciastka i tak dalej. Każdy rodzic danego dnia ma przydzieloną taką pracę, jeżeli jego dziecko jest w danej drużynie, czyli na przykład jeżeli ja gram w koszykówkę, to moi rodzice muszą tam wyrobić jakąś ilość godzin. No i dodatkowo możecie to sobie zaliczyć jako wolontariat do waszych godzin, które musicie tutaj wyrobić w Stanach. Ja już swoje godziny wyrobiłam, natomiast idę po prostu zrobić coś dodatkowo. Dzisiaj jedna z naszych drużyn z koszykówki rozgrywa mecz. Ja w tym meczu nie biorę udziału, ponieważ mecz, który ta drużyna rozgrywa, jest to po prostu drużyna z o wiele bardziej zaawansowanymi osobami niż ja. Tak więc ja się wybieram popracować. Jak już mowa o koszykówce, to pokażę wam taki kalendarz, który dostaliśmy od naszego trenera, więc to jest takie nasze zdjęcie grupowe. Tak się prezentuje sekcja dziewczyn koszykówki w naszej szkole. Oczywiście ja jestem w jakiejś tam słabszej drużynie, natomiast wszystkie te osoby są podzielone do konkretnych drużyn, jakby są trzy drużyny u nas w szkole, jestem w tej, że tak powiem, najgorszej, bo jestem początkująca. No i tutaj macie kalendarz naszych gier, tutaj i tutaj powiem wam, że naprawdę bardzo lubię to zdjęcie i zawsze, jeżeli bierzecie udział w jakichś takich sportach w Stanach, to będziemy mieli właśnie jakieś takie sesje, oni są tutaj obsesyjni na punkcie jakichś takich zdjęć drużynowych i tak dalej, ale powiem wam, że to jest bardzo fajne, bo to jest to naprawdę świetna pamiątka. Dla wszystkich zainteresowanych, tak wygląda Hobos Concession Stand. Nie jest on zbyt dobry, no ale tak to właśnie wygląda w Ameryce. Mamy godzinę 20 i wróciliśmy do domu. Ogólnie byliśmy tam zaledwie jakieś, nie wiem, 45 minut, ponieważ ktoś pomylił plan. No i po prostu moi hostelicy dostali złą godzinę, o której mieliśmy tam być. Tak więc niestety zbyt dużo się nie napracowałam. No i tak, słuchajcie, ja lecę się ogarnąć do spania. Muszę jeszcze tam zrobić chyba kilka rzeczy do szkoły, coś tam powtórzyć i tak dalej. Tak więc odezwę się do was jutro. Mamy jutro piątek, tak więc weekend to początek. Nie mogę się doczekać. No i tak, do zobaczenia jutro. Jestem już w mojej pierwszej lekcji, którą był hiszpański i teraz zaczynam kolejną, w sumie jedną z moich ulubionych lekcji, czyli Food and Nutrition. Jest to lekcja, na której uczymy się gotowania i takich, wiecie, nie wiem, jakichś składników, składów, jakichś produktów, co jest dobre, a co jest złe. I z tego co widzę, to albo będziemy dzisiaj robili omlet, albo jakieś ziemniaki, tak więc spróbuję wam coś nagrać, ponieważ ogólnie za bardzo telefonów nie możemy używać ze względu na takie kwestie sanitarne, no ale wiecie, ja się postaram. Tak wygląda nasza sala, gdzie się odbywają te lekcje. No powiem wam, że wyposażenie jest naprawdę niezłe. Tutaj możecie zobaczyć, jest dosłownie wszystko i do każdej takiej jakby jednej stacji, którą możecie zauważyć, zazwyczaj są grupy dwu- albo trzyosobowe. Jedną z rzeczy, które musimy robić na tej lekcji, jest to, że każda grupa ma przydzielone jakieś zadanie. Nasza grupa ma dzisiaj przydzielone zadanie, że musimy powkładać jakby dwa takie fartuchy do jednego worka i wstawić pranie. Na przykład, nie wiem, inne osoby mają takie zadania w stylu wstawienie zmywarki, posprzątanie czegoś, tak więc właśnie tak to tutaj wygląda i tak jest organizowana praca na takich zajęciach. Moi drodzy, robimy test omleta. Nie wygląda on zbyt dobrze, ale dobra, robimy jego test. Dlaczego on nie ma spodu? Dobra, nie wnikajmy. Jest obrzydliwy.
wróciłam do domu i zaraz razem z moim hostatą wybieramy się na zakupy. Nie wiem jeszcze do jakich sklepów pojedziemy, wiem, że zawsze to mówię, natomiast naprawdę nie wiem. Mamy jakieś 2 godziny czasu, ponieważ o 19:30 jedziemy na mecz. Tak jak mówiłam, mamy teraz 2 godziny na te zakupy, tak więc zobaczymy, czy uda mi się coś kupić. Taką najważniejszą rzeczą, którą chcę kupić, są to takie małe, srebrne, albo nie wiem, jakieś takie białe bombki tej mojej małej choinki, tak więc zobaczymy, czy coś mi się uda znaleźć. Zaraz północ, a ja dopiero co wróciłam do domu, jestem już po tym meczu. No i pokażę Wam, co kupiłam. Byliśmy w sklepie o nazwie Hobby Lobby. Naprawdę polecam Wam ten sklep, tam jest po prostu wszystko. I ozdoby świąteczne były przecenione aż o 50%. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, są to takie czerwone bombki, takie wiecie, mniejsze. Ich cena to było 6 dolarów, czyli po zniżce to były jakieś 3 dolary. Kolejne bombki, natomiast tym razem takie srebrne, mniejsze niż te poprzednie i one również kosztowały przed promocją 6 dolarów i po promocji 3 dolary. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, jest to taki napis Merry Christmas. I jego cena to było 7 dolarów, czyli po zniżce 3,50 dolara. No i to by w sumie było na tyle w tym vlogmasie. Już nawet nie będę teraz umieć tej choinki, po prostu mam ochotę tylko i wyłącznie iść spać. Tak więc tak, dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych vlogmasach. Cześć!